W tym filmie plan dzisiaj taki: objazd zbiornika Dziećkowice, jak i potem przejazd przez hołdę w Bieruniu i powrót do domu. Także zapraszam do oglądnięcia. Dla potomnych potem. Fajnie chłodno. I w końcu nie ma tych całych betonowych płyt. Same konary. Jest droga z przeszkodami. Masakra. Ale felgi jeszcze dobre. Bajera. Ciekawe, czemu tego nie usuną w ogóle. Bynajmniej tej ścieżki. A może? Nie no, ja wiem, że jechałem. A możliwe. No. Nie ma to jak jazda pod wiatr. Pogoda dopisała, nie za ciepło, nie za zimno. Proszę? Tutaj? Tam już jakiś kolarz jechał. No, popatrz, jaka ochotnicza jeszcze. Nie to, co w Rajsku. Bajka. Czarnuchowice, Boziu. Gdzieśmy wyjechali. Dzięki za oglądnięcie mojego kolejnego filmiku. Trasa obejmowała przejazd naokoło zbiornika Dziećkowice. Towarzyszyła mi Natalia. Zapraszam do moich kolejnych filmów, jak i też na moją grupę rowerową na Facebooku. Oświęcimski Klub Turystyki Rowerowej do wyszukiwania w wyszukiwarce. Tam też można się umówić na jazdę na rowerze, właśnie tak jak zamieściłem post i umówiła się ze mną Natalia, kilka innych osób, które niestety nie dały rady jechać. Także zapraszam do grupy, do kolejnych filmów i do poprzednich, do subskrybowania, do łapek w górę, łapek w dół i do komentarzy. Pozdrawiam. Licznik wskazuje mi 39 km. Chyba grzechem by było nie dobić już do 50, więc jadę dalej. Zrobię sobie jeszcze pętelkę przez bobrek. Ulubiony zespół pałacowo-parkowy Bobku.
powalone drzewo na drodze, ale da się go fajnie ominąć. Niecałe 47 km.